Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację z gry Fallout 4. Czyli idziemy do muzeum, kończąc to, co żeśmy w poprzednim odcinku zaczęli. Jesteśmy przed muzeum. To już się widzę, noc zrobiła. Pozbierajmy sobie ogniwo fuzyjne. To nam niepotrzebne. Muszkiet laserowy weźmy sobie. Ogniwo fuzyjne pozbierajmy oczywiście. Nie wiem, może jeszcze się rozejrzmy tutaj na okolicy, co jest ciekawego do zebrania. Może coś będzie, co nas zainteresuje, słuchajcie. O, tam patrzcie, jakiś coś jest dziwnego, jakieś zakłady chyba, czy coś, nie wiem. Jeszcze nie wiem. No ale nic, zaraz się... O, musimy tutaj wskoczyć. Tak sobie pochodzimy, bo no czasami warto co nieco poeksplorować, można pewne ciekawe rzeczy znaleźć. A jest to gra, w której no trzeba zbierać, bo potem nam się różne fanty mogą przydać do budowy naszej, nie wiem, osady? Jakoś chyba tak. O, tu mamy, patrzcie, coś. Ale puste. No to słabo, że puste. Oczywiście nie tracimy nadziei, tylko szukamy dalej. Tutaj coś. O, widzicie, ogniwo fuzyjne 5. Wąska zlewka. Nie wiem, co to jest. Automat z Nuka-Colą. Tu coś jest. Nuka-Cola. Proszę bardzo. Już mamy. Widzicie? Także mówię, warto eksplorować okolice najbliższe. Lampki zabrać raczej chyba nie możemy. Mówię raczej chyba, bo jak widać się nam to nie udało. Tutaj moglibyśmy się, czekajcie, jeszcze może tędy przejdźmy sobie. No tutaj byliśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy tu coś się pojawia co jakiś czas, czy nie. Tutaj tą piłkę mamy. No dobra, tędy przejdziemy. No i chodźmy tędy. Czekajcie, tutaj coś nie. Myślałem, że tu coś leży, okazało się, że nie. Tu jest ten motor. No trzeba się dokładnie rozejrzeć tutaj w tej grze. Nie ma co w pośpiechu czegoś przeoczyć, szkoda by było. Gdybyście zauważyli, że coś tam ominąłem, to oczywiście będę wdzięczny za wskazanie w komentarzach, gdzie coś jeszcze jest do zebrania i wtedy się wrócimy oczywiście, o ile będzie to możliwe, i zbierzemy to. Także no, bądźcie czujni, bądźcie uważni, śledźcie wspólnie ze mną, że tak powiem, no tam to nie będziemy na razie iść, śledźcie wspólnie ze mną przebieg rozgrywki i jak mówię, no coś, ktoś coś zauważy, to dawajcie cynk. To dawajcie cynk. O, tutaj mamy jakąś tą jeszcze. Młotek, dobra, weźmy sobie młotek. Ale tu jest chyba pusto niestety. No pusto jest. Tu jest niestety, tu są puchy. Tutaj dalej nic po nas. Może tutaj się przejdziemy jeszcze gdzieś między budynkami. A to co to jest za budka? Jakaś promieniowanie chroniąca, czy... Skronisko Pulowskiego, patrzcie. Widzieliście coś podobnego? A zamknijmy. Aha, ja myślałem, że... Czekajcie, wejdźmy do środka. I zamknijmy. Patrzcie, jakie fajne. Wentylatorek u góry, śmigiełko. Czyli można sobie wejść do takiej budki i sobie posiedzieć. Ale motyw. No dobra.
Fajna sprawa, fajna, nie powiem, że nie. O, tu możemy sobie wejść, coś popatrzeć, poeksplorować. Schody na górę. Chyba tutaj wiele nie znajdziemy, coś mi się wydaje, bo to w takim stanie jest, że no. Nie za ciekawie. Ruina, no ale może akurat coś tu będzie. Nie. Nie ma tu nic dla nas. Szkoda, szkoda. Szkoda. No dobrze, to schodzimy w dół w takim układzie. Schodzimy w dół. Tu nic tu po nas. Tu wszystko zawalone. Tu domki jakieś. No tam to się nie będziemy chyba wracać. No dobrze, o, przystanek jeszcze zajrzyjmy na przystanek. Jakie fajne reklamy amerykańskie. Miotła. Weźmy miotła? No weźmy miotła. Nie wiem po co mi miotła, no ale dobra. Może tędy jeszcze coś to? Świeczki jakieś. No nie, nie, świeczek to zabierać nie będziemy. Tu możemy wejść? Nie możemy wejść tędy. No dobrze. O, pies coś znalazł. Gdzie nasz ochłap? Gdzie on jest? O, tu jest. Co tam, piesku? Co znalazłeś? No pokaż panu. Co piesek znalazł? Gdzie? Poczekaj. Rozmawiaj. Szukaj, weźmy. Hey boy, think you can find something for me? Może See if there's any good stuff nearby, boy. przedmioty? No i co? Pies niczego nie znalazł. Hey, how you doing, buddy? No to Hey szukaj. boy, think you can find something for me? Przedmioty wrogowie może, niech Any będzie. bad guys around, buddy? Pies niczego nie znalazł. No, to co możemy jeszcze? How you doing, buddy? Może sztuczki? Hey boy, you know any tricks? O! Patrzcie! Jaki on fajny! Widzicie? No, kochany psisko. Kurczę, zawsze chciałem mieć psa, nigdy nie miałem. Ojejku. No dobrze, psinka, dobrze, kochana. Chodźmy tutaj do tego muzeum. No nie spodziewałam się tego po nim, że taką sztuczkę tutaj nam zaprezentuje. Jeszcze zerknijmy tutaj. Przepychacz. Oliwiarkę może weźmy. Myśmy chyba byli, słuchajcie, na górze. Tak, to już nie ma co. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, wchodzimy do naszego muzeum. Muzeum Wolności. A w międzyczasie zachęcam do subskrybowania, lajkowania albo unlajkowania, w zależności od tego, czy wam się podobało, czy nie.
No i jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy w muzeum. Patrzcie, co tu się dzieje. A! O, zaraz, muszę sobie zmienić kurczę. Dobra. Tu coś, ktoś jeszcze, jakiś bandyta? Dobra. O! Czy co? Tędy sobie wejdziemy może. Tam nikogo nie ma. Tu są manekiny same. Uwaga, no wiem, że uwaga, bo słyszę, że ktoś tam jest. Dobra, tędy. Tędy. O! Jest tu ktoś, czy nikogo tu nie ma? Trzeba być czujnym i ostrożnym, słuchajcie. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Piesku, schowaj się, bo przecież może ci się coś stać. Tu są bandyci. Piesek mnie zablokował, no. O, gdzieś tutaj coś jest. Dobra. Nabój weźmiemy, koktajl molotowy weźmiemy. Dobra. O, tu coś jest, nabój, steampack. Dobra. Ulepszony moduł namierzania. No ciekawa sprawa. Kubek. Czy nam potrzebny jest kubek? Chyba nie jest nam potrzebny kubek. Po co nam kubek? Uważaj, psisku, uważaj, bo tutaj są bandyci. Hopie. Tu trzeba uważać. Jest pełno bandytów. Nie wiem gdzie jeszcze, ale gdzieś są. O, ceramiczna miska. To weźmiemy, może naszemu pieskowi się przyda. Ta miska, dobra. Niech będzie to, co mamy. Tu co mamy? Worek cementu. No to bierzemy. Worek cementu zawsze w cenie. O, tu coś mamy jeszcze? Czaszka bez żuchwy. Nie, to takich rzeczy to my nie chcemy chyba. O! Słyszycie to, co ja? O, tam są, patrzcie. O. Wiem, skóry, a nikt by były. Nabój, dwururka. Dobra. Słyszycie tę melodyjkę w tle? Dobra, idziemy w górę. O, znowu. O. Tutaj chyba nic nie ma. Ale tu mamy automat. Dobra. Uciekaj. Odnajdź więzionych osadników. No dobra, zaraz. Tu są drzwi lodówki. Ciasteczka. Czaszka bez żuchwy to nie chcę. Ale jabłka to sobie weźmiemy. If you
O, i tu mamy się zgłosić. No dobrze. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. O. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. No może to. Well, if that's true, we could use some more goodwill. Nope. As you can see, we're in a bit of a mess here. Please, go on. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First, it was the ghouls in Lexington, and now this mess. Ghouls? What are ghouls? Wow. Maybe? You really aren't from around here, are you? Nope. Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. God damn it. The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we one do have idea one can idea. Make all the difference. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. What makes that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what. Inside that baby, super is the new normal. You'll be stronger. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Minigun. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. Suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. Can be powered up again. But we're a bit stuck. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. But we can't get to the damn thing. We know right where to find one. It's down in the basement. Locked behind a security gate. I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Czyli musimy zejść, słuchajcie, do piwnicy i w piwnicy będzie jakaś brama bezpieczeństwa. Gdzie... Co to z tym można zrobić? Przybliż, oddal. Weźmy. Gdzie po otwarciu jej tam ma być gdzieś po prostu ten rdzeń fuzyjny, który musimy podłączyć do tego pancerza wspomaganego. Mamuśka Marfi. O? Co ona chce powiedzieć? Oh, so much better. So, he's your dog? He ain't my dog. No, sir. Dog meat, he's what you call his own man. Own a free spirit like that. But he chooses his friends and sticks with them. He'll stay by you now. Czyli będzie mój piesek. I saw it. You saw it? It's the Chem's kid. They give old mama przez prochy, czyli ona bierze narkotyki. I'm listening. I can see a bit of what was and what will be. And even what is right now. Right now. Coś nadchodzi. I can see this something. Tylko co? Drawn by the noise and the chaos, and it is
Ciekawa sprawa. What is it? Mama Murphy, I need more, please. I'm sorry, kid. But I just don't know. The sight ain't always clear. But believe me when I tell you, it ain't a raider. But I'm tired now. And if I ain't mistaken, you've got a job to do. No dobrze, no. Mister. Oh God, oh God, why? It's not fair, it's not fair. O co mu chodzi? Ta gościwa jakaś zdenerwowana. You okay? We need help, and we get a vault dweller. What are you going to do in that stupid jumpsuit? Bleed to death? Ojejku. Co jej? You're with the rescue team? No to miła, sympatyczna osóbka. To co my mamy? Coś mamy? Nie mamy. Środek czyszczący weźmy sobie. Talerz to nam chyba niepotrzebny. Ale numer. Aha, czyli tam żeśmy weszli, tu żeśmy przeszli. Chyba. No dobra, tutaj jest wyjście, ale my musimy, słuchajcie, zejść do piwnicy, z tego co nam mówiono, żeby się zaopatrzyć. Wentylatora nie chcemy, żeby się zaopatrzyć w ten rdzeń fuzyjny. No dobra. Skóry motocyklowej nie chcemy. Dobra, czekajcie, tędy sobie może zejdziemy. O, zakołapućkałem się przez chwilę. Butelka po kolei. Ten sprężynowiec weźmiemy, bo on może się przydać. Czyli tutaj musimy wejść. To jest ta brama bezpieczeństwa. Terminal, dobra. No i teraz hasło. Weźmy to. Zgodność 0. No to może to? O, zgodność 2. O! Do 3 razy sztuka. Otwórz bramę. Otwieranie bramy. Otwórz. No jest rdzeń fuzyjny nasz. No to bierzemy. Zainstaluj rdzeń fuzyjny w pancerzu wspomaganym. No dobra, a czekajcie, jeszcze tu zobaczmy. Światełko się świeci, to może coś ciekawego jest. O, jasne, że jest, patrzcie. Skrzyneczka. Nożyczki, taśma klejąca, no, piękności. W tym świecie to nam się może przydać. No, tędy sobie przejdziemy. O, tu jeszcze jakaś skrzynka. O, patrzcie, ile mamy ciekawych rzeczy. Pięknie. Przeładujmy broń może. Dobra, i chodźmy w górę. Pnij się w górę. Był kiedyś taki tekst na giełdzie na ulicy Grzybowskiej, giełda komputerowa. Rok gdzieś, ja wiem, który to był. 90, 2000. Tam była w szkole podstawowej na Grzybowskiej właśnie taka giełda. Ona była na korytarzu. Się mieściła na kilku piętrach i przy schodach była strzałka w górę. Pnij się w górę właśnie z napisem. Także i tutaj to samo widzę. Możemy powiedzieć. O, dobra, żeśmy weszli sobie tutaj. No i chodźmy w górę, no skoro nam każą, to tu żeśmy wchodzili. Tak czy nie? Tak. O, tu jeszcze chyba żeśmy nie byli. Patrzcie. Nabój, taśma, bezpiecznik. Niech będzie. Jak się rozglądam, czy tu gdzieś jeszcze coś? Czy już nic nie ma? B
biurko puste. O, to weźmiemy sobie. Chociaż to kryształowa ta może nam się przydać. Tu puste. No dobra. Chodźmy. To jest to samo pomieszczenie. Aha, czyli oni tutaj, no dobra, to nic tu po nas. O, czyli tam musimy się dostać. O, tędy nie przejdziemy. No ale dobra, przejdźmy sobie tędy. Skoro... A czekajcie, a możemy jeszcze z nimi porozmawiać coś? Look, Sturgis may be big, but he ain't much good in a fight. I need you to do this. Aha. A Sturgis? Any day now, new guy. Sturgis. Sturgis, Sturgis. No dobra. Słuchajcie, to skoro możemy w tym Pip-Boyu sobie ekwipunek, moment, dane, mapa, czyli tu jesteśmy. No wejdźmy sobie w ten następny poziom. Co możemy wybrać tutaj? Czekajcie, o co tu w ogóle chodzi? Percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja, zwinność, szczęście. Czyli mogę sobie dać po... A tych poziomów mogę, czy nie mogę? Ja bym chciał te... nie no, okradać innych to nie chcę. Chciałbym móc zamki otwierać. Zbierać kapsli. Może to? Chociaż nie. Nie chcę zatwierdzać tego. Nie. Nie chcę, jak tu z tego wyjść, słuchajcie. Nie chcę zatwierdzać wyboru. Czekajcie, tab? Dobra, tab. Chodzi mi o to, żeby otwierać zamki. Większa siła to nie. Większa percepcja też nie. Wytrzymałość też to nie by było, nie byłoby to w sumie głupie. Charyzma, inteligencja, zwinność, szczęście. A gdzie są te zamki? O. No dobra, może niech będzie to, skoro mogę to. Zwinność, szczęście. Poszukiwacz skarbów, rewolwerowiec. Zbieracz kapsli. Twardziel. Kieszonkowiec. Żelazna pięść. Czyli tego chyba nie mogę. Sanitariusz, komandos, towar z odzysku, skradanie się, znawca spluw, krwawa jatka, samotny wędrowiec, życiodajna moc, spostrzegawczość, zbrojomistrz. O, nie wiem co tu sobie wybrać, powiem wam szczerze. Dobra, niech będzie to. Da się to wziąć? A, ja już nie mam chyba, poczekajcie. A nie mogę tego nawet sobie przy tego przyznać, bo już mi się chyba skończyły te punkty. Nie wiem gdzie to było, ile tych punktów mamy, no ale dobra. Nie można to nie można, mówi się trudno. Wychodzimy stąd. Idziemy dalej. Dobra. Skoro tędy, to tędy. No i wychodzimy do wspólnoty. Mamy ze sobą, przypominam, ten rdzeń fuzyjny, czy jak on tam się zowie. No i teraz za chwilę sobie wejdziemy w ten pancerz, który myślę tutaj gdzieś znajdziemy. No i spróbujemy powalczyć z tymi bandytami. A w międzyczasie zachęcam do subskrybowania, lajkowania lub unlajkowania, jeżeli wam się nie podobało, do komentowania. Jeśli macie jakieś pomysły, jak przejść jakieś tam etapy, to zachęcam. O, to też sobie weźmiemy do podpowiadania. No i teraz co z tym pancerzem możemy zrobić? Patrzcie.
Weźmy przeszukaj może. A, mój ekwipunek, rdzeń fuzyjny, dobra. Czyli tu wkładamy ten rdzeń. Pierdziu. No i wchodzimy do środka. Weź działko obrotowe. No dobra. Nasza psinka, którą ochłapem go nazwali, aby wyjść, patrzy dziwnie na nas. O. O, tu coś mamy. Kanister z benzyną weź. Weź. Taśma klejąca weź. Śrubokręt weź. Klucz weź. Stołek nie, nie będziemy siadać, bo jeszcze stołek się pod nami załamie, jeżeli z takim kombinezonem siądziemy. To nie, nie, nie. Dobra. Skoro tu jesteśmy. O kurde. Kurde, to jest takie trochę słabo. Słabo się tym trafia. Dobra. Dobra. Co, tyle? Nie, nie tyle. Kurde. Przeładujmy to może. Dobra. Kolejni lecą, patrzcie. Oni są jeszcze chyba za daleko, żebym mógł im cokolwiek zrobić. Może trochę przykucnijmy, żeby był nie widać. O, patrzcie, stwór jaki jest. O. Dobra. Szpon śmierci. Tak ten stwór się nazywa. O kurde, patrzcie, jak kogoś wyrzucił. Ja pierdziele. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś lepszego celownika. Słabo się z tego celuje, no i chyba... Nie ma nikogo tutaj już. A on gdzieś spierdzielił. No i co my teraz mamy zrobić? Skoro tu nikogo już nie ma. Ja jestem w ukryciu cały czas. Przeciwnicy uciekli. Dobra, chyba schodzimy na dół, bo co innego nam zostaje. O kurde. Ja pierdziele. Ale runąłem. Dobrze, że jeszcze żyję. Noga, widzicie? O, jest ten stwór, patrzcie. Uciekajmy, uciekajmy. Chodź tu, psinko, chodź, 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 chodź. O kurde, ja nie mam już tego. Oj, 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 oj. Nie mam, kurde, czym walczyć.
Dobra. W ostatniej chwili chyba żeśmy się uratowali, wiecie? Wszystko okej? Pojemnik. O co tu chodzi? Chłop niczego nie znalazł. No dobra, to weźmy sobie to, co jest. Tu jest jeszcze jakiś pacjent. O. No i chyba tyle. A, tam jeszcze ktoś. O nie, ten nic nie ma. No dobrze. Czyli co, wracamy tutaj, tak? Wracamy. Tu już więcej chyba nic nie znajdziemy. No dobrze, słuchajcie, to w tym odcinku byłoby chyba na tyle. Ten też już nic nie ma. W tym odcinku byłoby na tyle. Spotykamy się w kolejnym. Dzięki za to, że żeście grali razem ze mną. Dzięki za wszystkie lajki, podpowiedzi, komentarze. Pozdrawiam serdecznie. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!